Na początek trzeba wsypać 85 gram płatków owsianych. Po czym dodać 100 gram mąki. Niestety ja trochę za dużo przesypałem. Muszę na chwilę telefon odłożyć. Po tym jak już mamy mąkę odmierzoną, wsypujemy. I następne wsypujemy wiórki kokosowe. Jak już mamy odmierzone 100 gram wiórków kokosowych, wsypujemy. Następnie wsypujemy cukier puder. Następnie wsypujemy 70 gram cukru pudru. Po czym musimy roztopić masło na patelni i dodać miód. Ja to już masło roztapiam, trzeba tylko dodać miód. Następnie dodajemy jedną dużą myszkę miodu. Masło już rozgrzane. Teraz robimy dalej. Musimy wymieszać sobie z dwoma łyżeczkami gorącej wody. Wlać na patelnię i to wymieszać. Następnie musimy jedną łyżeczkę sody oczyszczonej i musimy wymieszać z dwoma łyżeczkami wrzątku. Ja muszę odłożyć telefon, żeby się niczym nie polać. I zaraz pokażę, jak to wygląda.